witam serdecznie w Szczecinie. To gorące brawa dla Was, tak naprawdę Pana Szczecinie. Zanim opowiem, kilku Was tu jest, kto jest z motorzy, bo to też ważne, powiem Wam, jaki mam plan na następny turniej. Następny turniej plan jest taki, że albo na zawód, że powoli zauważam, że będę się zatrzymał. Plan oczywiście myślę, że uda się znaleźć na taki wiedzy. Popularność tego turnieju wzrośnie. A wzrośnie do rozwoju sportu. Dzięki Wam taka prawda może się stać, ponieważ wystarczy zdjęcia, zwiastun, film, cokolwiek się w tym turnieju pokazuje. Przede wszystkim jest strona na Facebooku. Wystarczy minimum udostępnić. Jest z nami Artur Cholewa, główny inicjator turnieju Polish Fighter Cup. To już piąta edycja. Czy pamiętasz pierwszą edycję i czy byłeś świadomy, że takiego to przebiegu nabierze i takiego tempa? Pamiętam pierwszą edycję i tak naprawdę byłem chyba jedyną osobą, która potwornie w to wierzyła gdzieś, że to wypali. No nie wiem, gdzieś wewnętrznie czułem, że jest to jakiś, że będzie to dobry pomysł, że jednak zostanie to w jakiś sposób zaakceptowane przez zawodników sportu walki. Udało się w tym wytrwać. Finanse jakieś były, teraz jest troszeczkę więcej, bo więcej wsparcia jest i z miasta, i od marszałka, i wsparcie od sponsorów, więc no, tak jak widać, rozwijamy się. A powiedz mi, czy pierwotnie był taki zamysł, ażeby cyklicznie organizować tego typu zawody? Dokładnie, był pomysł, żeby robić to dwa razy do roku. Natomiast stwierdziłem, że jednak dwa razy do roku jest to zbyt często z tego względu, że zawodnicy mogą się po prostu dzielić, że ci przyjadą na kwietniowy na przykład, czy wiosenny turniej, część przyjedzie tylko na jesienny turniej, więc stwierdziłem, że raz w roku kumulujemy wszystkich wojowników z różnych sportów właśnie uderzanych i robimy dużą, atrakcyjną imprezę i to jak na razie działa. Artur, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Bodajże to drugi rok już z rzędu jest pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Ten Polish Fighter Cup jest pierwszy raz pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Na wiosnę zrobiliśmy turniej Polish Fighter Kids dla dzieci od 7 roku życia do kadeta starszego. I ten turniej też był pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, więc tak naprawdę dopiero pierwszy rok działamy pod tym patronatem. Powiedz mi, załóżmy, że laicy nas oglądają, a chcieliby się, powiedzmy, zaangażować w tego typu zawody. Jaka jest różnica teraz pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, a jaka była kiedyś? Czy to oznacza, że ramy dla innych pokrewnych stylów walki są już zamknięte, czy też nie? Nie. Pierwsze, co jest bardzo fajne, to system, który rejestruje zawodników. Oczywiście Polski Związek ma swoje zasady, czyli stopnie, licencje. Natomiast system obmyślany na Polish Fighter Cup przyjmuje zawodników bez licencji, więc kluby też, które są niezrzeszone w Polskim Związku, mają swobodę rejestrowania się przez system na ten turniej. I to jest bardzo fajne, bardzo wygodne. Się okazuje, że różne dyscypliny, różni zawodnicy z różnych dyscyplin potrafią to obsługiwać, rejestrują się i nie ma z tym żadnego problemu. No
No, chyba o to generalnie chodziło w tym wszystkim. Natomiast no, przestrzegamy w większości zasad Polskiego Związku, czyli kategorie wagowe są już z Polskiego Związku Kickboxingu, formuły i zasady też z Polskiego Związku Kickboxingu. Mamy sędziów z Polskiego Związku Kickboxingu, którzy przestrzegać tego będą, więc no, pewnych zasad muszą się nowi zawodnicy z różnych innych dyscyplin nauczyć. Natomiast sam sposób rejestracji, tak też sposób walki, formuł jest dość podobna już teraz prawie wszystkich wojowników. Więc nie ma z tym żadnego problemu, żeby startować w tym turnieju. Czyli generalnie rzecz biorąc, nie ograniczamy się i nie jesteśmy, że tak powiem, z zawodami hermetycznymi. Z innych organizacji jak najbardziej też mają możliwość startu tu u Ciebie. Jak najbardziej. Poza tym wszyscy robimy już podobne rzeczy, czyli no, boksujemy, kopiemy w nogi, kopiemy w głowę, a robią to i karatecy, i taekwondocy, i kickbokserzy, i zawodnicy Muay Thai, więc jeżeli mamy wspólne mianowniki, że tak powiem, w tych systemach walki, to czemu tego nie połączyć? Więc właśnie to zrobiłem i powstał Polish Fighter Cup. Czyli reasumując, preferujemy jakie formuły? Ja oczywiście o tym wiem, ale dla tych, którzy nas oglądają, dla ścisłości może... Mamy formułę na matach, mamy formułę kicklight i to jest dla kadetów, juniorów i seniorów. Mamy formuły ringowe, czyli mamy low kick oraz mamy też na ringu K1. Teraz tylko dobieramy, czy juniorzy, czy seniorzy, decydujemy o tym, co w danym sezonie próbujemy zrobić. Mamy też full contact, tradycyjny full contact, kickboxing, więc każdy, kto uprawia kickboxing lub inne dyscypliny, czyli taekwondo, karate i muay thai, ma prawo w tych formułach wystartować, ponieważ wszyscy robimy podobne rzeczy, podobnie walczymy, podobnie trenujemy. Pewne elementy wyrzucamy czasami, jak wiadomo, z muay thai wyrzucimy clinch, uderzenia łokciami. Natomiast większość tych zawodników z różnych dyscyplin robi podobne rzeczy i podobnie walczy, więc możemy to połączyć, zrobiliśmy to. Super zawody, kameralne zawody, naprawdę bardzo ciekawie się tu dzieje. Z tego co można było zauważyć, bogate są nagrody, suplementy, ogromne puchary, takie, które można, no ja osobiście tylko widziałem je w Rimini bodajże, gdzieś na turniejach rangi mistrzowskiej. Natomiast przyjeżdżając tu do Szczecina, takie puchary można już zdobyć. Na pewno w pojedynkę nie udałoby się zebrać tego typu właśnie nagród. Powiedz mi, komu należałoby podziękować, że udało się zdobyć takie właśnie nagrody, o które walczą wojownicy, tak? No, są to sponsorzy, którzy tak naprawdę w momencie, kiedy piję gdzieś kawę, biorę telefon i do nich dzwonię i rozmawiam z nimi szczerze, otwarcie, jak to widzę, jak to ma wyglądać. I albo się godzą na to, albo nie. Najczęściej właśnie próbują dać nagrody rzeczowe. Są też sponsorzy, którzy ofiarują pieniądze. Dzięki temu ja te pieniądze mogę zainwestować właśnie w nagrody. Miasto Szczecin pomaga, Urząd Marszałkowski, czy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego też pomaga. Są sponsorzy prywatni, którzy bardzo chętnie wspierają tę inicjatywę. Jest cała lista sponsorów w tej edycji, jest 21 sponsorów, tego jeszcze nie miałem. Więc te wszystkie finanse, które otrzymuję, te wszystkie nagrody, które dostaję, po prostu inwestuję w ten turniej. Wszystko co mam oddaję zawodnikom, bo uważam, że za wykonaną pracę i za przyjazd do Szczecina i za zrobienie świetnego widowiska należą im się naprawdę świetne nagrody. To może warto byłoby wymienić przynajmniej tych najbardziej liczących się, którzy największą rolę odgrywają na tych zawodach, sponsorów. O Jezu, nie chciałbym nikogo pomijać, bo to naprawdę ktoś poczuł się urażony, ale no, Wydział Sportu Miasta Szczecin bardzo wspiera to. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wspiera. Firma Cito Szczecin wspiera finansowo. Travel Planet, Lombard Combo, Master przysłało nagrody, Daniken przysłało nagrody, Active Lab po prostu no, przysłali paczkę, która miała prawie 600 kilo. To jest niesamowite, co zrobili. Olympia Shop ze Szczecina też są suplementy od nich. No nie chcę nikogo pominąć. LG Rent wypożyczalnia samochodów, z tego co to widzę już gdzieś tam w głowie jeszcze. Sięgnij po pomoc, jest taka fundacja, która też, organizacja, która nas wspiera. Arawaza, teraz dostaliśmy od nich właśnie nagrody i są popakowane, jest to wszystko popakowane. No mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, jeżeli kogoś nagle pominąłem, tak? Ale no, staram się to wszystko jakoś tak poukładać, żeby każdy był zadowolony, każdy był widoczny. Czarny rycerz, dostaliśmy odzież od nich.
więc to też nagle się odezwali i postanowili się tutaj pokazać, mają stoisko na górze i promują własną działalność. No, wszystkich, którzy mają ochotę wspierać mnie i wspierać tę inicjatywę, no zapraszam do współpracy. Mam nadzieję, że udowodniłem już przez te 4 czy 5 lat, że to wszystko, co dostaję, idzie dla zawodników po to, żeby się świetnie czuli w Szczecinie i żeby chcieli tutaj walczyć. No i to działa, super. No ale tego wszystkiego by nie było, nie działoby się w tak znakomity sposób, gdyby właśnie nie Artur Cholewa, właśnie on jest tym głównym człowiekiem całego tego zamieszania, pozytywnego zamieszania, podkreślę. No i należy tylko i wyłącznie iść tą samą drogą i, że tak powiem, naśladować tego typu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że sam wywodzę się ze środowiska wojowników i wiem, jak to jest, ile należy poświęcenia po to zostawić na salach treningowych i później, kiedy nadchodzi ten moment w turnieju i kiedy się wchodzi na podium, należałoby rzeczywiście docenić tego zawodnika, docenić w sposób właściwy, a nie ulega wątpliwości, że bywało tak, że no niestety i nie ukrywam tego, że nie każdy organizator potrafi to docenić. Artur, ja tobie serdecznie dziękuję, takiej inicjatywy, jest to znakomita sprawa. My jesteśmy od tego, żeby to promować, to pokazywać, żeby się tego nie wstydzić i oby tak dalej. Życzyć następnej edycji, 6. edycji, żeby była jeszcze tylko lepsza. Dziękuję.